Всем привет! Меня зовут Аня, и я из Польши. Я не говорю по-русски. Я много понимаю, когда слышу русский язык, и это все. Мне нравится изучать языки, потому что это моя любовь, моя страсть. Jak słyszycie, nie mówię po rosyjsku, nie wychodzi mi to za dobrze. Przygotowałam taki wstęp specjalnie dla Was, bo zawsze pytacie, a gdzie rosyjski? Więc dzisiaj jest. Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z quizem o językach słowiańskich. Będziecie mogli sprawdzić, na ile je rozumiecie. Wybrałam tylko niektóre języki słowiańskie, powiedzmy takie, z których umiałam przygotować pytania dla Was, ale bardzo proszę, jeżeli ogląda nas ktoś z Bułgarii, ze Słowenii itd., to napiszcie na dole w komentarzach swoje pytania dla nas. Chętnie się sprawdzimy, czy rozumiemy też to, co napisaliście w Waszych językach. I nie mówię, że w kolejnych filmikach nie przygotuję czegoś z innych języków słowiańskich. Dzisiaj będę mówiła głównie w języku polskim, po pierwsze, bo jest to mój język ojczysty, a po drugie, jest też to język słowiański, więc będziecie mogli sprawdzić, na ile rozumiecie język polski. Będę dla Was czytała pytania i podawała od razu odpowiedzi, więc jeżeli potrzebujecie trochę więcej czasu na zastanowienie się, to zatrzymajcie filmik, zróbcie pauzę, odpowiedzcie na pytanie sami, a dopiero później sprawdźcie poprawną odpowiedź. Zaczynamy! Pierwsze pytanie. Logiczną reakcją na słowa «как дела» jest «мне нужно» – «неплохо» – «я тоже». Poprawna odpowiedź to B. Nieplocha, czyli nieźle. Pytanie «как дела» to takie nasze «jak się masz?», «jak leci?», więc powiemy «nieźle». Pierwsza odpowiedź, czyli «mnie нужно» to «ja potrzebuję» czegoś, a ostatnie «ja тоже» to «ja też». Więc jak widzicie, tylko druga odpowiedź jest poprawna. Którą книгу вы хотите посмотреть? Którą książkę chcesz zobaczyć? Którą książkę chce pan, pani zobaczyć? Którą książkę chce pan, pani kupić? Poprawna odpowiedź to B. Którą książkę chce pan, pani zobaczyć? Посмотреть to zobaczyć, popatrzeć, a jest tam forma wy, czyli jakby wy, państwo, pan, pani. Jest to forma grzecznościowa. Więc, którą книгу вы хотите посмотреть? To którą książkę chce pan albo pani zobaczyć? Kolejne pytanie. Честно говоря, мне надо немного отдохнуть. Poprawna odpowiedź to A. Szczerze mówiąc, muszę trochę odpocząć. Отдохнуть to odpocząć. Który wyraz nie ma nic wspólnego z określeniem czasu? Сегодня, завтра, посмотри. Odpowiedź C. Посмотри, bo to znaczy popatrz. Сегодня to dzisiaj, a завтра to jutro. Odpowiedzią na pytanie u ciebie jest собака? Nie może być. C. Tak, wiem gdzie to jest. Pytanie brzmi, czy masz psa? Więc raczej nie odpowiem tak, wiem gdzie to jest, tylko albo nie, ale bardzo chciałbym mieć, albo B, nie, ale mam kota. To są logiczne odpowiedzi. Tutaj musicie wybrać taką odpowiedź, w której najpierw widzicie zapis cyrylicą ukraińską, później serbską, a następnie rosyjską. Odpowiedź C, czyli moja kiszka, moja maczka, moja koszka. Po prostu mój kot. Które z tych zdań jest w języku czeskim? Prečoma nie poczuwasz? Proč mnie nie posłuchasz? Zaż to mnie słuchasz? Odpowiedź B. Proč mnie nie posłuchasz? To znaczy, dlaczego mnie nie słuchasz? Dneśni hodinu jsem teda opravdu hodnie nie pochopila. Osoba ta ma problem zdrowotny, mówi do swojego nauczyciela, czy chce wiedzieć, która godzina. Poprawna odpowiedź to B. Mówi do swojego nauczyciela.
W zasadzie to, że nie zrozumiała dzisiejszych zajęć. Poslední dobou se mi docela zhoršil zrak. Osoba ta musí kupiť počítač, brýle, příběh. Odpověď B. Brýle. Ostatnio pogorszył mi się wzrok, więc osoba ta musí kupiť okulary, brýle. Počítač to komputer, a příběh to przygoda. Raczej przygody nie kupimy. Jak liczą Słowacy? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Poprawna odpowiedź to A. Ta pierwsza. 1, 2, 3, 4, 5. Leden, únor, czerwen to przykładowe nazwy miesięcy w języku czeskim. Leden to styczeń, únor, luty, czerwen, czerwiec. Obliczki, pankreas, czrewo, pieczeń, hltan. Do podanych wyrazów pasuje też żołudek, odpowiedź C. Nazwy te to nazwy organów, więc pasuje do nich słówko żołudek, czyli żołądek. Paradajka to pomidor, a koberec to dywan. Znacie te nazwy? Obliczki to nerki. Pankreas, trzustka. Hltan to tchawica, czyli to, co mamy w gardle. Pieczeń to wątroba i czrewo, jelito. Zapamiętałam wszystko, co było w tym pytaniu. W zimę o wiele mniej cítime, preto często zabudeme pić. Odpowiedź B. Smed. W zimie o wiele mniej odczuwamy pragnienie, dlatego często zapominamy pić. Hlad to głód, a hodnota to wartość. Społeczna przechadzka w przyrodzie jest wżdy dobrym. Bez ohľadu na to, aké je vonku počasie. A. Nápadom. B. Vzťahom. C. Úradom. Odpowiedź A. Nápadom. Czyli wspólny spacer w naturze zawsze jest dobrym pomysłem, bo nápad to pomysł, bez względu na to, jaka jest na zewnątrz pogoda. Úrad to urząd, a vzťah to relacja, związek. Znajdź dwa wyrazy o negatywnym znaczeniu. Chodzi o násilie, czyli przemoc, i drzość, czyli bezczelność, niegrzeczność. Pozostałe to lojalita, lojalność, tak? Presność, dokładność, trpezliwość, czyli cierpliwość, i súlad, spełnienie. Je osoba, która igra ulogu u nekoj, umietničkoj i zvedby. Odpowiedź B. Glumac ili glumica. Aktor lub aktorka. To jest osoba, która gra jakąś rolę w artystycznym przedstawieniu, tak? Svetenik to ksiądz, a graditeľ to budowniczy. I ostatnie pytanie na dziś to mieszkam w Polsce. Jak należy to przetłumaczyć na język serbski? Żywim u Polskoj. Żywim u Polsku. Żywim u Polskie. Poprawna odpowiedź to A. Żywim u Polskoj. Tak, końcówka oj. Chodzi o miejscownik, tak? Gdybym powiedziała, że jestem z Polski, powiedziałabym sam i z Polskie. Byłoby to E wtedy. A u Polsku to jest na przykład jadę do Polski, tak? W Polskę jadę. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że nauczyliście się czegoś nowego. Dziękuję za Waszą pozorność. Prajem Wam piękny dzień, a majcie się dobre. Spasibo. Chwała.